Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Far Cry. Moi drodzy, ostatni raz skończyliśmy sobie ratując naszego kumpla, który właśnie tam, z tego co widzę, rzuca kamykami w wodę. Jest to ten blondynek w czapeczce, którego imię niestety mi wyleciało z głowy. Moi drodzy, zobaczymy sobie, tylko ja widzę, że tutaj muszę chyba najpierw wyjść z jaskini, żeby spełnić jakąś tam, chyba dokończyć tą misję po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz pewnie jakiś będzie telefon czy coś informujący o kolejnej misji. Willis, to ty? O, dokładnie. What's the guy's name? Buck. So his name is Buck and he lacks to... No tak. Okej, moi drodzy, także już wiemy, jaka jest następująca kolejna misja fabularna. Postanowiłem, tak delikatnie mówiąc, że... Okej, gdzieś tu jeszcze powinno być jeden skarb. Jest lotnia. Okej, lotnię sobie na pewno wykorzystam za moment. Tylko teraz pytanko, moi drodzy. Dzisiaj nagrywam, jest to Wielki Piątek, czyli dosłownie zaraz przed Wielkanocą, także moi drodzy, 25 kwietnia swoją premierę będzie miało Dark Souls 2 i podejrzewam, że nie dam rady prowadzić po prostu trzech serii jednocześnie, czyli Far Crya, Smite i Dark Souls 2, jednakże przed nagrywaniem gry Far Cry 3, tak, Far Cry 3, mówiłem i ostrzegałem o tym, że Dark Souls wychodzi i na nie czekam. Także moi drodzy, jak tylko Dark Souls wyjdzie i nie będę miał czasu na to, żeby nagrywać trzy serie, to po prostu seria z Far Crya zostanie wstrzymana i wtedy będziemy lecieć sobie z Far Cryem. Także moi drodzy, dopóki mam czas i dopóki po prostu nie ma jeszcze premiery Dark Souls 2, to ja nagrywam do oporu Far Crya i postanowiłem, że moi drodzy, odkryję sobie te cztery obozy w tym odcinku, zobaczymy ile mi to zajmie. Czyli całą mapę sobie odkryję i później ciśniemy z fabułą po prostu na maksa. Będziemy robić misje fabularne, także taki jest plan aktualnie, żeby jak najwięcej fabułki zrobić przed wyjściem Dark Souls, moi drodzy. Także taki tutaj będziemy mieli teraz plan. Okej, ja się biorę za te obozy, także do zobaczenia na miejscu. Dobrze, moi drodzy, właśnie dojechałem tutaj do tego obozu, pokażę wam, który teraz planuję przejąć. Zdecydowałem się na ten tutaj, ponieważ on jest w drodze tak naprawdę i do tego, i w drodze do tego tutaj na dole. Który będzie kolejny, jeszcze nie wiem, ale zastanowię się, jak już tutaj po prostu coś zdziałam w tym obozie. Teraz zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Ja sobie postaram się... Okej, chyba tutaj na chwilę obecną... Dobra, tam jest jeszcze jeden gościu. Myślę, że tego gościa mogę sobie zdjąć szybciutko. Może się uda tutaj schować pod schodami. Widzę, tutaj idzie w moją stronę. Świetnie się składa, ponieważ tam się wszyscy skupili. Gorzej, jak będzie tutaj zaraz... Okej. Widzę, że są też dwie syreny. To może być problem i to spory. Ponieważ jedna syrena jest tam, naprzeciwko mnie. O nie, tego gościa nienawidzę. Jedna jest naprzeciwko mnie, a druga jest tutaj tuż pod moim nosem. Tylko teraz pytanie, jakby tutaj to zrobić tak, żeby nikt mnie nie usłyszał. Zaraz coś wymyślę. Tymczasem... O, masz. Pięknie. Pięknie. No cóż, trzeba będzie po prostu zniszczyć te dwie syreny, a później po prostu na hejną, chyba tak jak zwykle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także ja zdejmę sobie tą syrenkę. Ewentualnie mogę tutaj się schować.
Okej, okay, chyba mnie nikt nie dostrzegł. Tak się trochę z nimi podroczę. Szkoda, że się ich więcej tu nie zebrało. Wtedy by była szansa zabicia kilku naraz. Chyba się mnie po prostu tutaj nie spodziewali. Okej, okay, zabiłem tego opancerzonego. O Jezu, nie. Zabiłem tego opancerzonego jednego, co mnie bardzo, bardzo cieszy. O Jezu. Dobra. Patrzcie, on włączył. On może sprawiać tutaj spory problem. Wpakowałem w niego celuśki magazynek. No co, wbijasz po tej drabince? Gościu? No, ale się zbiera. Świetnie. Okej, okay, tam się jeszcze jeden chowa. Zeskoczę sobie tutaj. Okej. Okay. Całkiem intensywne, powiem wam tutaj. Ten obóz jest. Trzeba wyłączyć tą syrenę szaloną. A tuż, co tu się dzieje? O, pięknie. Ojejku. Ajajaj, zwróćcie uwagę, ile pchałek na mapce. Nie. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy podczas przejmowania obozów, moi drodzy. O tej rzeczy, którą wam powtarzałem niejednokrotnie, a tą rzeczą jest wyłączanie syren. Wyłączanie bądź też wyłączanie. Tutaj są dwie opcje. Wybierzcie sobie tą poprawniejszą. Okej. Dobra. Trzeba ponownie tutaj zrobić. Okej. Jest spora szansa, że uda mi się tędy przejść. Po prostu wyłączyć ten alarm. O, ciebie się nie spodziewałem. Szkoda, że nie mam jeszcze na tego gościa umiejętności. Próbowałem ją wykupić, ale niestety jest niedostępna dla mnie, ponieważ nie wykonałem jakiejś tam misji. Okej, okay, może w ten sposób. Co wy na to? Może taka teraz, może taką teraz przyjmiemy sobie formę. Zniszczyłem jedną syrenę. Aby teraz nie chcieli włączyć jej. Hold
O, jak blisko. Ciebie się tu nie spodziewałem. Tak, oni są tuż za płotem, obok mnie. Okej, przemknę tutaj boczkiem. Ajajajajaj. Jak wstanę? Ha, widzą mnie. Trzeba poczekać, aż się poodwracają. Nienawidzę obozów, w których są dwie syreny. Czemu taki wielki obóz sobie wybrałem do zaatakowania? Okej. Ci poszli tam, ten stoi tutaj. Okej, zauważyli mnie. Czyli niszczę alarm i uciekam. To jest właśnie teraz moja metoda. Zobaczcie, jak regeneruje mi się szybciutko życie. Może tutaj zrobimy coś takiego. Okej, idą te dwa. Okej, jeden upadł. No, samochód wybuchnie i go wykończy. Potężny jest ten gość, na serio. Zwróćcie uwagę, ile ja muszę w niego wyładować po prostu granatów, koktajli i wszystkiego. 10 minut straciłem na jednego gościa. Znaczy, nie na jednego gościa, tylko na jeden posterunek. Także, no, naprawdę szacunek tutaj za ten posterunek, bo nie był prosty do przejęcia. Cieszę się natomiast, że już wcześniej przejąłem sobie wszystkie maszty, dzięki czemu mam większość broni. Okej, tutaj tej beczki nie wolno detonować. Nie wiem, którędy się tam wchodzi. Tam jest jeszcze jeden gościu, ten, którego ze snajperki zabiłem. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy sobie przejść. Ja sobie uzupełnię amunicję i przejdziemy sobie do kolejnego obozu. Myślę, że tutaj do tego na dole. On będzie chyba najlepszy, tak mi się wydaje. Także do zobaczenia na miejscu. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy przy kolejnym obozie. Ja widzę już tutaj tych opancerzonego jednego opancerzonego kolesia, już zauważyłem. Teraz może jeszcze uda się innych tutaj poodkrywać. Też duży obóz. Bardzo duży, nawet bym powiedział. Mam nadzieję, że tutaj nie zdradzę swojej obecności takim bieganiem. Czy to są wszyscy? O, tutaj jeszcze psa mi odkryło. Zobaczmy, ile jest syren. Przyjrzyjmy się. Wygląda na to, że chyba tylko. Nie, są dwie. Po prostu świetnie. Jedna jest tutaj i druga jest tutaj. Trzeba to zrobić tak, żeby je wyłączyć najpierw, a później będziemy mogli się po prostu bawić. Najgorsze są te psy. One tutaj psują praktycznie wszystko. Najlepiej byłoby zrobić zamieszanie z dale. Oj, Matko Święta. Nie to chciałem włączyć. Lepiej będzie zrobić zamieszanie z daleka poprzez wywabienie tego tygrysa.
Teraz ja po prostu mogę. Oj, prawie. Tylko teraz pytanie, czy oni nie użyją. Nie użyją tej syreny nieszczęsnej. Dobra, niech ten tygrys tutaj zrobi całą robotę za mnie. Nawet zrobił więcej niż planowałem, żeby zrobił. Także w sumie to fajnie z jego strony. Gorzej, bo teraz mam tygrysa do zabicia, ale myślę, że sobie z nim poradzę. Moim magnumkiem. Co, żeś tak się przestraszył? Nic to się nie bój, kurde. Nic, co się wspinać? Ja nie chcę się wspinać na tego tygrysa, tylko chcę go... Ich ty. No nie spodziewałem się, moi drodzy, że tutaj takie zamieszanie ten jeden mały tygrysek zrobi. Ale on, proszę bardzo, on kurczę tutaj cały obóz praktycznie opróżnił z piratów, także miło z jego strony. No dobra, moi drodzy, fajnie się złożyło. Fajnie się złożyło, lecimy do kolejnego obozu, którym jest naprawa łodzi Kela. Okej, tam już się zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, jestem już przy tym obozie, ale tutaj przeciwników naraz mi się udało zaznaczyć. Ten obóz też nie jest malutki. Jak to się stało, że ja te największe cztery obozy w ogóle chyba na całej mapie zostawiłem sobie na sam koniec? Coś mi się wydaje, że te cztery obozy zajmą nam cały odcinek. No ale nie widzę tutaj innej możliwości. Jak tutaj te alarmy zdjąć? Zaraz sobie to wykombinuję. Żebym tutaj na żaden samochód patrolowy się nie nadział. Ojej, właśnie bym się nadział. Spróbujemy sobie... Zabicie to takie z nożem. Nie wiem, jak to się robi jeszcze. Chyba nie tak. Oj! Chyba nie to też chciałem zrobić. Aż ty w tym obozie chyba mnie usłyszeli. No cóż, mogłem sprawdzić najpierw, jak się to robi, a później dopiero. Okej, niech oni tutaj... W sumie cieszę się, że się udało ich uwagę tutaj przykuć. Gdzie ten drugi syren? Tu jest. Dobra. Udało się zniszczyć pierwszą syrenę. Jeszcze chyba nie wiedzą, co ich czeka za chwilę. Ja spróbuję teraz obiec obóz szybko. I spróbuję trafić w tą syrenę. Tylko nie wiem, czy da się to zrobić z... No nie da się właśnie. Nie da się tego zrobić z tyłu. O, już by mnie ktoś tutaj przyuważył. I to chyba snajper, ale nie udało mu się to. Zobaczmy, czy teraz będę miał dobrą pozycję dogodną. Gdzie ta syrena? Tutaj. Ach, akurat jest za płotem. Szybko. O, jest. Świetnie. No i super, moi drodzy. Teraz to ja mogę sobie cały obozik elegancko wykończyć. Tam kogoś widzę, albo mi się wydaje. Tak, a nie, tam są rzeczywiście. A ci co, kurde, łowią? Co tutaj się dzieje, że oni tak se chodzą?
Wezmę sobie w razie czego shotgun. I teraz, moi drodzy, jakby tutaj... Może to w podręczniku gdzieś będzie. Rośliny, miejsca, frakcje, ludzie. Przedmioty, listy, karty. Podręcznik, alarmy, kamizelka, walka, wykonanie przedmiotu. Ukrycie, ustawienia, prowadzenie pojazdów. Skakanie. Rzucanie kamieniami. Wybieranie broni. Chyba to będzie trzeba w umiejętnościach poszukać tego. Gdzie to będzie z tym nożem? Nożem. Tutaj gdzieś powinien być ten rzut nożem. Tutaj jest. Jak to sprawdzić? Zobaczyć, obejrzeć. F. Gdy w zasięgu pojawi się kolejny wróg, nad jego głową wyświetli się znak. Naciśnij, aby rzucić w niego nożem. Ok. Czyli jeżeli pojawi się ten znak, wtedy może on po prostu tamten gościu nie miał przy sobie noża. No właśnie, to może być to. Ale jestem po prostu master chef. Nawet jestem w stanie tutaj stwierdzić coś takiego. Albowiem udało mi się zabić kogoś nożem. O, to był ten z mołotowami. Kurczę, no nie jestem... No, nie mogę wyjść z podziwu, jaki jestem boski. Okej, moi drodzy, zrobimy teraz takie coś. Jakąś nową metodę może trzeba wymyślić. I to z metodą będzie po prostu wjechanie tam, potrącenie kogoś po drodze najlepiej. Okej, trzeba spadać. Blisko było. Okej. O, on tu jeszcze granatami do mnie rzuca. Okej. Pięknie, perfekto. Strzał w głowę i po robocie, moi drodzy. Zobaczmy, jakie zwierzę się tam w klatce kryło. Nie chciałem dwóch obozów przyjmować w ten sam sposób. Tu są psy jakieś tylko. Także one i tutaj chyba i tak bez wiele zamieszania nie zrobiły. No dobrze, moi drodzy. Chyba możemy sobie teraz kupić zaległą, po prostu brakującą amunicję i przystępujemy do przejęcia ostatniego z obozów, czyli tutaj warsztatu tego. No i tam już się zobaczymy na miejscu. Okej, moi drodzy, już jesteśmy przy ostatnim obozie na tej części mapy, czyli po jego odkryciu myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Zakończymy sobie ten odcinek plus... Wow, mamy miśka. Zakończymy sobie ten odcinek i wtedy zajmiemy się misjami fabularnymi. Myślę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie, ze względu na to, że po prostu później, 25 kwietnia, zacznie się już seria z Dark Souls 2. Także no tutaj nie dam rady prowadzić trzech serii naraz, ponieważ nie mam tyle czasu na nagrywanie. Ale myślę, że dwie serie to i tak sporo.
Okej, misiek widzimy sobie świetnie radzi. Chyba na tyle świetnie, że cały obóz udało nam się przejąć. Nie. Proszę bardzo, w biegu ja takich gości załatwiam. No i moi drodzy, czwarty obóz przejęty. Świetnie. Cieszę się niezmiernie. Teraz trzeba tylko się pozbyć miśka. Okej, i jesteśmy już, że tak powiem, załatwieni pod tym kątem, że mamy przejęte wszystkie obozy pirackie po tej części mapy. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to fajnie wygląda. Zwróćcie uwagę, moi drodzy. Wszystko to, co żółte, należy do nas. Pojawiło się kilka nowych misji pobocznych, które na pewno będę chciał zrobić. Ale to już może innym razem. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Misje, znaczy te posterunki przejęte. W kolejnym odcinku zajmę się teraz co nieco fabułą. No i zobaczymy, jak to później będzie wyglądać właśnie, jak już pojawi się Dark Souls 2. Czy Far Cry zostanie wstrzymany, czy po prostu jakoś może uda mi się nagrać nieco więcej odcinków i będę jakoś tam tego Far Cry'a dorzucał do tego Dark Soulsa. Także no to się wszystko okaże z czasem. Także wielkie dzięki za uwagę, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.